Przyjdę do dyskusji, Magda, ty jesteś dyżurną, mówimy o sprawie. O 6 masz gości z fundacji Chcę Być. Spróbuj ich dać na górę, bo oni tu czekają. A tu nie zdążysz tego posprzątać do godziny za 5 minut, więc pójdzie do zadbania. Pani doktor, więc raz bardzo dziękuję. Dwa, jak zwykle dalszą współpracę. Tu jest mały dowód, bo to taki okres, prawda, że się nie czuła. Tak, dziękuję. Natomiast ja bym powiedział, że wbrew pozorom, oczywiście pani lubi trepanowiopsje, pani się ich może nie domaga, ale chciałaby i tak dalej. I z punktu widzenia, oczywiście powinniśmy każdemu zrobić funkcję wątroby, na przykład ma marskość. Wczoraj, dzisiaj umarł tam pacjent, widzieli, że on ma marskość wątroby. To się wolę na koniaka, zresztą przez pana stwierdzonego, umarł się. No i zrobiliśmy funkcję właśnie. Mówię to jako przykład, że można wszystko choremu zbadać, jak ktoś mówi wysłać krew na wszystko, żeby zobaczyć. Oczywiście zawsze, ale musimy to zobaczyć praktycznie. Ale chcę powiedzieć, że w tym pani prezentacji jakby coś pani pokazała przeciwko sobie. Przeciwko sobie w sensie wagi tego. Też pani pokazała, że interpretacja trepanopioptatu też nie zawsze jest jednoznaczna. W zależności gdzieśmy pobrali, w którym miejscu pani popatrzyła i tak dalej. Więc to też jest takie badanie stuprocentowe, które daje. Drugie, no ja podkreślam to jeszcze, chyba pani się, zgadzamy się w tym układzie, że może nie zawsze ona jest niezbędna, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności. To znaczy często ból pacjenta zawsze jednak jest to bardziej inwazyjne badanie. Dwa, jednak pewne ryzyko mimo już istniejącego doświadczenia. Czy jak pani mówi, wcale nie zawsze musi być w pełni adekwatne. I cztery, jeżeli mamy wyjściowe, jeszcze raz powtarzam tą aspirację, Marta, ty często miewasz, pani doktor Szostek, 90% plazmocytów, prawda? Proszę? Może nie często, ale... Ale no mam. Ale ja mam pytanie, to mnie ciekawi zawsze, jak pani interpretuje zjawisko, że chory może mieć w aspiracie nawet 90% plazmocytów, a nie ma anemizacji, nie ma małpyczkowości, ma nawet 8 tysięcy wysoce granulocytarną. Jak pani interpretuje takie zjawisko pojemności szpiku? No możemy zawsze powiedzieć, że mamy 50% dużą pojemność szpiku, ale jak przed nie mamy tego w ostrych białaczkach. Osybiaczki ma być jeszcze uwalniany przez same blasty taki myelosuppressive factor, który pewno humoralnie jeszcze tutaj daje. Ale to jest bardzo ciekawe, że mamy szpik jednoznaczny. Właśnie nie widać innych komórek w aspiracie, a mamy zupełnie dobrą hematopoezę. Ta dyskrepancja jest niesłychanie ciekawa. Ja myślę, że to jest różnica jednak, że to, co my nazywamy rozlanym zajęciem szpiku i to, co się widuje, to nie jest tak naprawdę rozlane zajęcie szpiku. Zresztą stąd wynikają to, co widać, zmiany radiologiczne, osteoliza jest bliskowa zwykle. Więc są to obszary duże, zajęte w sposób rozlany, ale pozostawiają wystarczające jeszcze miejsca gdzie indziej dla hemopoezy. Z tym, że się nie trafia po prostu akurat w to. To co ja tutaj, ten jeden przykład, gdzie właściwie tam dookoła było rozlane i było prawie 100%, natomiast w jednym miejscu tej trepanowiopsji, ten odsetek plazmocytów był niewielki. I właściwie musi być więcej takich miejsc. Zjawisko plazmocytoma solitare sugeruje, to wcale nie zawsze wszystko jest rozsiane, z jakichś względów jest skupiony, dlatego też szpiku nie mamy, więc to właściwie bardzo ważne. Można by jeszcze co innego powiedzieć, skoro jednak to rozmieszczenie jest takie nietypowe, to czy nie bardziej adekwatnym miarą aktywności prochorobowego, gdyby wszystkie szpiczaki były w dzielnicy, no to znowu tak, chcę byłoby badanie wszelak część, bo wtedy nawet nie musimy włożyć tylko we krwi, prawda? I wtedy byśmy nie patrzyli, czy jest mniej lub bardziej rozmieszczony, może nie ma tego znaczenia, ale mamy produkcję białek i ryzyko nerkowe, bo głównie nam o to chodzi w tej chorobie, prawda? Więc to są wiele moich myśli po wielu latach obserwacji, które no, nie ma w pełni wewnętrznie w sobie wyjaśnionych, ale pokazuje, jak właściwie każdego chorego trzeba traktować indywidualnie, można jednej miarki do niego przyłożyć, aczkolwiek, jak mówi pani profesor Undas, są określone kryteria klasyfikacji i diagnostyki, powinniśmy za nimi, jak za panią matką, prawda, i zawsze. Ale jednak proszę, żebyście zawsze jeszcze mieli własne myślenie do tego. Kryteria i guidelines, jak to mówią nasi koledzy, są bardzo ważne, ale jeszcze opierajmy się o własne doświadczenia, własne myślenie, a guidelines ma nam zasugerować, podsunąć coś, czego żebyśmy nie zapomnieli, a nie zawsze nam narzucić sposób myślenia i widzenia sprawy.
No ale to już taki mówi stary siły profesor. Nie, ja powiem szczerze, bo ja się absolutnie zgadzam, bo ja nie jestem krwiożerczym patologiem, który na każdej rzeczy się rzucać mu kawałek. No weźcie zawsze na zasadzie, jak już się rzucacie, to weźcie dobry kawałek, nie? To jest dobry na tej kawałek. Zasadzie. Natomiast wcale nie uważam, żeby to było konieczne w każdym przypadku, nie? Bo też no, państwo tutaj akurat nie ma przykładów takich trypanów biopsji, bo ja czasami się zastanawiam, po co temu pacjentowi robią tę trypanobiopsję, bo ja tak sama nie chciałam. Trzeba proszę do mnie zadzwonić zawsze. A to nie, ale on tutaj akurat nie ma przedstawicieli miejsc. My czasem jesteśmy z innych klinik proszeni, przerwie się konsultacją hematologiczną. Proszę przyjąć trypanobiopsję, ale jakieś wskazanie. No tak nam się tu wydawało, no może zrobię konsultację hematologiczną przy całym szacunku dla wielu naszych kolegów. No bo czasem właśnie to jest tak, żeby, nie wiem, zrobić. Ale zdarzyło mi się na przykład, no to jest taki przykład z dziedziny dorosłych, bo nie będę tu mówić o dzieciach, kiedy jest FUO tak zwane, nie? Czyli tak, FUO też unknown origin jest na zasadzie od 2 tygodni gorączkuje, 2 antybiotyki nieskuteczne. To zróbmy trypanobiopsję. Trypanobiopsję, nie? No, więc w tym momencie... Bo myśl namiętnie odchłaniają. No ale... A w dodatku pacjent ma granulat wtarny odczyn i morfologię poza tym w porządku, nie? Więc... Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa mimo później pory jeszcze chciałby, zanim rzuci się na ten obfity stół, zadać Pani krzyżowe pytanie? Proszę bardzo, Pani dosyć. Ja mam jedno pytanie. Czy często Pani doktor obserwuje w preparatach depozyty białkowe albo amyloidowe, albo te nieuporządkowane? I czy to później się potwierdza jakby w amyloidowie w jakichś innych narządach, czy są jakieś tu obserwacje? Znaczy jak to doktor szepcze, że 10% to 10% są książkowy odsetek w amyloidos przy szpiczakach. Natomiast generalnie w szpiku jest tych depozytów najczęściej mało, albo nie ma ich w ogóle, mimo że pacjent może być tak, że pacjent ma amyloidozę. Zajęcie wątroby, śledziony nerek przewodu pokarmowego. No szpik nie jest tym głównym miejscem odkładania depozytów białkowych. Szpik jest najczulszy. Tak. To znaczy mnie się częściej zdarza obserwować taką sytuację, że jak są depozyty białkowe, to ja je widzę nie w samym szpiku, tylko w ścianach naczyń krwionośnych. Na przykład jest kawałek okostny i tam się pojawia trochę amyloidu, albo jakieś większe naczynie jest pobrane przez w trakcie trypanobiopsji tam w środku, prawda, śródmiąższowe, ale były przy ścianie i tam jest ten materiał amyloidowy. Także no nie można tu powiedzieć, że jak nie ma depozytów w szpiku, to pacjent nie ma amyloidozy w ten sposób. No, zresztą no, klasyczne miejsca pobierania takie, no to jest tłuszcz. Karka tłuszczowa podskórna, czy Państwo wiecie, biopsja odwyknicy, nie uogólnionej. Natomiast szpik nie jest najczulszy, jeżeli chodzi o diagnostykę. Przy okazji, tak, przy okazji. Albo właśnie, no ja zwracam uwagę na to, nie zawsze robię czerwień kongo, jak nie widzę, ale na przykład zawsze robię, jeżeli mam podejrzenie szpiczaka i na przykład napisane, że jest splenomegalia. No, bo to jest taki objaw, że no, szpiczak tego nie tłumaczy. Nie? Jeszcze odnośnie tego ostatniego slajdu, gdzie Pani doktor powiedziała odnośnie tych łańcuchów leków lambda, że taka jest dygresja, że ci pacjenci, powiedzmy sobie, troszeczkę lepiej rokują. Klinicznie chyba jest odwrotnie jednak. To znaczy nie, właśnie, znaczy one jeżeli chodzą tutaj, w tym momencie muszę taką uwagę, że... Uwagę taką, że tu jest, one są... Niższy stopień złośliwości histologicznej mają, ale generalnie stopień złośliwości histologicznej, ja myślę, że to jest taki dodatkowy czynnik, bo jednak zaawansowanie, zmiany cytogenetyczne, molekularne są istotniejsze niż te morfologiczne, dodatkowe cechy mogące mieć wpływ na rokowanie. Ale ja też właśnie najczęściej obserwuję, że lambda jak gdyby gorzej się poddają leczeniu i częściej ten odsetek, który pozostaje po leczeniu, jest tak troszkę więcej niż 5%, nie? Więc trudno to uznać za kompletną remisję. Więc tutaj właśnie, że to rokowanie może być gorsze. A to na pewno będzie gorsze. No to na pewno. Proszę Państwa, chciałbym tym samym oficjalną część, ale tylko możemy oficjalną zebrania zakończyć. Podziękować jeszcze raz obu paniom za łaskawe przyjście do nas. I widzicie Państwo, mówiliśmy o szpiczaku. I tak różne sfery, jak diagnostykę, jak rozprzestrzenienie, jak rokowanie w kontekście leczenia, powikłań tego leczenia, żeśmy dzisiaj no, dotknęli. Trudno powiedzieć, żeśmy w całości mówili. Ja bardzo dziękuję za tę prezentację. Ja się domyślam, że Panie od razu się już zgodziły, że tak powiem, partycypować w drugim tomie naszej książki o holistycznym leczeniu i diagnostyce szpiczaka. Jeżeli jeszcze nie, to ja się zwracam
teraz o taką możliwość, czyli myślę, że to będzie dalszy etap rozprzestrzenia tej wiedzy, że ten czas spędzony wobec takiego audytorium również pójdzie na dalsze sfery. Także zamykam oficjalną część zebrania, natomiast Artur, tutaj proszę bądź gospodarzem, ja tam jeszcze mam dalsze obowiązki, także niestety muszę Państwa opuścić. Dziękuję. Kiedy mam następne spotkanie? Jest w styczniu grupa szpiczakowa, natomiast tak. Następne spotkanie jest w lutym. W lutym będzie u nas, proszę Państwa, ma być ładny luty, ciepły, także już Państwo. Dziękuję bardzo.